Dzień dobry Państwu. Wiosna pędzi do nas prawie jak pociąg pospieszny. Widać to także po aurze i temperaturach. Już powoli przymrozki zanikają. No i jest czas na to, żeby przygotować ogród do nowego sezonu. Tu akurat, proszę Państwa, chciałem pokazać rzecz taką dość często spotykaną. Błędy przy wycinaniu malin odmiany owocującej jesienią. No działkowiec przyszedł, wyciął te maliny, nie zrobił tego jesienią, zrobił wiosną. Po zgrabieniu okazało się, że one nie zostały przycięte jak należy. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, powinniśmy je przyciąć tuż przy ziemi. Takie maliny owocują na jednorocznych pędach jesienią. Jeżeli zostawimy tej długości łodygi stare, to z oczek, które tutaj są, wybiją pędy. Owocujące oczywiście, ale będą one słabsze. O tak jak na przykład tu Państwo widzicie. To jest pęd, który w zeszłym roku wyrosł właśnie z oczka pozostawionego nad ziemią. I proszę porównać, jaka jest różnica z tym samym krzewie. Pęd taki i 1/3 tego prawdziwego, który... No oczywiście ten pęd niewiele nam da owocu i na pewno niższej jakości. Najlepiej owocujące będą te pędy, które w tym roku wyrosną z bryły korzeniowej. Stoimy obok zagoniku niewielkiego, na którym w ubiegłym roku był wysiany poplon. Poplon wyrósł, na glebie został ścięty i pozostawiony w celu ochrony jakby powierzchni tej gleby. Także między innymi po to, żeby chwasty nie rosły. Poplon należał do tak zwanych roślin bobowatych, czyli kiedyś motylkowych nazywanych, które to rośliny mają taką zdolność, że w swoich korzeniach tworzą tak zwane brodawki korzeniowe i mogą w nich gromadzić azot pobierany bezpośrednio z powietrza. Ja już kiedyś Państwu mówiłem o tym, że to jest bardzo dobra rzecz, że nie należy w ogóle wyrywać fasoli, tylko ją obcinać, bo zostaje w ziemi magazyn azotu, bardzo łatwo przyswajalnego dla roślin. Nie kopiemy głęboko. Ta gleba została tylko wzruszona na takiej warstwie mniej więcej jak próchnica jeszcze, czyli te 5-7 cm. Zostanie to wyrównane i będzie tutaj w tym roku rósł sobie czosnek jary odmiany Janus. U nas się jakoś tak utarło, że czosnek uprawiamy czy sadzimy jesienią. I są to odmiany, które wybijają pędy kwiatowe i nasienne. Natomiast odmiany jare takiego pędu nie wytwarzają. One schodzą około miesiąca później z pola, czyli pod koniec sierpnia, ale mają odmiany jare jedną zaletę. Bardzo dobrze się przechowują. Czyli, proszę Państwa, tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć wcześnie czosnek, to trochę tego ozimego sadzimy, ale jeżeli chcemy go przechować, żeby był całorocznie, to musimy przechować go do wiosny i wiosną posadzić. Jesteśmy, proszę Państwa, przy drzewkach zwanych kolumnowymi. To akurat są jabłonie. Te drzewka charakteryzują się tym, że genetycznie nie wytwarzają długich gałęzi. One tak do
metra, metra 20 sięgają. Zwróćcie Państwo uwagę. I tnie się je troszeczkę inaczej niż drzewa takie na, no tradycyjnie to nazwijmy. Dlaczego? No z uwagi na to, że przede wszystkim trzeba pamiętać o jednym. Żeby drzewo miało owoce, jakiekolwiek, to musi mieć liście. Więc nie możemy poobcinać wszystko, tak dosłownie jakby ogolić to drzewo, bo niczego nie będzie. A owocują, każde drzewo owocuje na krótkopędach. Nie na długopędach, na krótkopędach. I zwróćcie Państwo uwagę, ile tych krótkopędów tutaj jest. I jeżeli gałązka jest nieuszkodzona, nic się na niej nie dzieje, to ją zostawiamy tak długo, póki nie zaczyna przeszkadzać, czyli krzyżować się z inną, prawda, obcierać, no, może się złamać, każda, no, różne sytuacje się mogą zdarzyć. Jeżeli już decydujemy się, to decydujemy się na skracanie. I na czym to polega? Proszę zwrócić uwagę, wyrósł taki ubiegłoroczny pęd i ma tutaj stożek wzrostu, który będzie dalej się rozwijał i szedł. I my możemy go sobie skrócić. Jak zostawiamy tutaj jeden pączek, to z tego pączka może być krótkopęd, a może być następny pęd główny. Podobnie jest tutaj. Jak chcemy, to skracamy, ale skracamy o tak. Proszę zobaczyć. Zrezygnowaliśmy z paru liści, ale nie będzie stożka wzrostu. Są same krótkopędy. Lepiej się rozwiną owoce. A chciałbym Państwu powiedzieć taką ciekawostkę. Z takiego drzewa można zebrać mniej więcej pół skrzynki jabłek, czyli 6-8 kg. I każda roślina ma określoną wydajność. Jak czegoś jest ilościowo więcej, to jest mniejsze ten owoc. I odwrotnie, wagowo to się musi zbilansować. Te drzewka mają tendencję rosnąć ostro do góry. Dlatego trzeba je skracać. A poza tym, no proszę Państwa, kogo interesują jabłka na wysokości 4 metrów, 5 metrów? Przecież do nich się dostać nie można, a strącać się, no niby można, ale kto lubi obite jabłka? Nacięliśmy tych gałęzi, zbiera się ich taka no, całkiem niezła ilość i potem co z tym zrobić? No można, spalić nie można. Mamy do dyspozycji dwie metody. Tą drobną część możemy posiekać. Jak już będzie posiekana i w takiej postaci, to wykorzystać to możemy jako pokarm dla kalifornijskich dżdżownic, które w naszym kompostowniku przerobią to na wspaniałą biomasę. Można też wykorzystać to jako dodatek, jak ktoś ma bardzo lekkie gleby na działce, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką sieczkę z drewna wsypać na glebę i ją wymieszać. Mikroorganizmy glebowe plus dżdżownice nasze krajowe, zwykłe, też sobie całkiem nieźle z tym poradzą. No ale zostają grubsze części. Grubsze części, proszę Państwa, niestety musimy sobie zafundować takie urządzenie, które się nazywa rozdrabniaczem do gałęzi. Trochę głośne, ale proszę popatrzeć, jaki efekt.
zacięło się. I proszę Państwa, mamy taką sieczkę, którą wykorzystujemy do podsypania na przykład borówki amerykańskiej. Ponieważ to jest z drzew owocowych, w żaden sposób nie wpływa negatywnie na uprawę borówki. Życzę Państwu wspaniałych plonów, jak najmniej szkodników i radości z tego, że przebywacie na działce. Dziękuję bardzo. Na ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy o okresie przedwiośnia. Ten okres już mamy za nami, zaczęła się prawdziwa wiosna. Czas porządków, wielkich porządków w ogrodzie, cięcie, grabienie, konserwacja roślin, które już istnieją w naszym ogrodzie, jak i również możliwość rozbudowy naszego ogrodu. A jeśli chodzi o rozbudowę, to jest ogromna gama roślin kolekcjonerskich, do których należą bardzo popularne. Sosny podbiły serca ogrodników i goszczą w każdym ogrodzie, ponieważ są mało wymagające, zajmują jakąś określoną powierzchnię i są zimozielone, co jest cennym atrybutem tych roślin, ponieważ pięknie wyglądają przez cały okres bycia w ogrodzie, czy to zima, czy jesień, czy wiosna. Wiosna jest też dobrym momentem do wprowadzenia do naszych ogrodów. Są rośliny jednoroczne, które świetnie wypełniają plamy w ogrodzie i stwarzają, że są bardzo przyjazne pszczołom, wszystkim istotom, które zagoszczą w naszym ogrodzie. Są to rabaty z fiołków, stokrotek, sprymul, które przepięknie wyglądają w naszym ogrodzie. Serdecznie dziękuję Państwu za oglądanie naszego programu i serdecznie zapraszam na następne. Do zobaczenia.